Dzień dobry, kochane, witam Was gorąco w podstawach pielęgnacji. Do tego odcinka zainspirowała mnie moja kochana koleżanka Anula. Przesyłam Ci uściski, która uświadomiła mi, jak wiele z Was ma problem jeszcze z tym, jak zbudować pielęgnację, od czego w ogóle zacząć, co jest w niej najważniejsze. I właśnie dzisiejszy film będzie jednym z trzech odcinków cyklicznych, które będą ukazywały się co drugą sobotę, teraz w wakacje, a dlatego w wakacje, że jest to idealny moment na rozpoczęcie właśnie takich podstaw, bo później we wrześniu możemy sobie już zadziałać intensywniej. Więc jeżeli będziesz chciała później wejść na kolejny etap, to ten moment wakacyjny jest właśnie idealny na rozpoczęcie. I zaczynamy od, jak pewnie już nie jedna z Was się domyśla, oczyszczania. Bowiem oczyszczanie jest absolutną podstawą, tym fundamentem najważniejszym dla każdego rodzaju skóry. Bez względu na to, jaki masz problem z tą skórą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oczyszczamy zbyt łagodnie lub zbyt agresywnie, to prowadzimy do rozwoju wszelakich problemów. Począwszy od tych delikatniejszych, jak chociażby przesuszenie czy podrażnienie, aż po utrwalony rumień, naruszoną barierę hydrolipidową, czy po trądzik, trądzik różowaty, bądź łojotokowe czy atopowe zapalenie skóry. Jeżeli oczyszczanie nie jest dobrze poprowadzone, to nie ma nawet sensu wdrażania się w dalszą pielęgnację, bo tak czy siak te składniki aktywne zawarte w kosmetykach, one nie będą się odpowiednio wchłaniały. Dlatego oczyszczanie powinno być przeprowadzone odpowiednio wieczorem i rano. Dlaczego i rano, i wieczorem, że nie wystarczy tylko tej buzi przemyć wodą? Często nam się wydaje, że jeżeli nie stosujemy makijażu, to w zasadzie od czego ta buzia ma być zanieczyszczona? Dziewczyny, makijaż to jest tylko ta kropka nad i, wierzcie mi, to jest jakaś 1/10. Zanieczyszczenia powstają wewnątrz skóry i z zewnątrz, czyli mamy w postaci potu, łoju, nagromadzonych bakterii, a z zewnątrz atakują nas pyły, pyły przemysłowe, kurz i to wszystko w konsekwencji w złożeniu takim powoduje, że ta skóra jest bombardowana. A makijaż to jest tylko, tak jak mówię, już ta wisienka na torcie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby kompletnie buzię oczyścić wieczorem w trzech krokach. Za chwilkę sobie przejdziemy do poranka. W trzech krokach, słuchajcie, za pomocą jednego cięższego kosmetyku w postaci albo mleczka, oleju lub balsamu myjącego, drugiego kosmetyku w postaci pianki lub żelu i trzeciego w postaci toniku. I tonik, słuchajcie, tutaj nie ma absolutnie taryfy ulgowej. Często się mnie pytacie, czy tonik jest taki potrzebny. Tak, tonik jest potrzebny. Tonik jest kosmetykiem niezbędnym. To jest taki, bym powiedziała, łącznik między oczyszczaniem a tą pielęgnacją już właściwą. Więc te trzy kosmetyki absolutnie są niezbędne do tego, żeby skórę oczyścić prawidłowo. Teoria teorią, ale teraz pokażę, jak powinno wyglądać to w praktyce. Zanim jeszcze przejdziemy do kosmetyków, wytłumaczę, że dzisiejsze preparaty są nieprzypadkowe, bowiem są bardzo neutralne, więc jeżeli jeszcze do końca nie wiesz, jaki masz rodzaj cery, to po którykolwiek z kosmetyków dzisiaj przeze mnie wymienionych nie sięgniesz, nie zrobisz sobie krzywdy. Wybrałam Wam dwa przedziały cenowe, żeby też każda z Was mogła znaleźć coś dla siebie. Zaczynamy od tego najcięższego kosmetyku, który powinien być użyty wieczorem, czyli do tego pierwszego etapu oczyszczania przechodzimy. I tutaj mamy do wyboru, słuchajcie, jeżeli chodzi o droższy kosmetyk, mamy Pyunkang Kiehl, to jest Deep Clear Cleansing Balm, czyli jest to balsam oczyszczający. W nim znajdujemy kilka rodzajów olejów oczyszczających, m.in. olej z nasion herbaty, z otrębów ryżowych, z owoców bakłażana, z makadamia, olej słonecznikowy. Dodatkowo mamy tutaj ekstrakt z lukrecji, z wąkrota azjatyckiej, czyli silnie takie przeciwzapalne, łagodzące preparaty. Dodatkowo mamy drzewo herbaciane, ekstrakt z drzewa herbacianego, więc też będzie działał przeciwzapalnie. Oraz jeszcze znajdujemy tutaj ceramidy i kwas hialuronowy. Natomiast jeżeli chodzi o masełko Bandi, to jest tańszy produkt, to jest to Bandi Anti-Irritate emoliencyjne masełko oczyszczające i znajdujemy w nim tutaj z kolei emolient z oleju kokosowego i z nasion ostropestu oraz witaminę E. Oba preparaty mają bardzo podobną konsystencję. Pyunkang Kiehl jest troszeczkę, bym powiedziała, taki lżejszy. Już Wam pokazuję to porównanie. Pyunkang Kiehl
i masełko bandy, które jest troszeczkę, powiedziałabym, może gęstsze, ale oba się zachowują bardzo, bardzo podobnie. I zobaczcie. Oba pod wpływem ciepła palców zamieniają się w taki bardzo, bardzo delikatny olejek. I teraz oba łączą się z wodą. Może delikatnie, więcej, dłużej czasu zajmie to w przypadku bandy. Jak w ogóle postępujemy z tym preparatem? Przede wszystkim bierzemy na dłonie taką ilość, jaką pokazałam przed chwilą, czyli to jest mniej więcej ilość orzecha laskowego. Rozprowadzamy na opuszkach palców i teraz uwaga, na brudną skórę i suchą, kolistymi ruchami, postępując od czoła, poprzez skronie na nos i później kierując się od wewnątrz na zewnątrz, kolistymi ruchami rozprowadzamy na całych policzkach, później broda i teraz uwaga. To wszystko, o czym dzisiaj mówię, przeprowadzamy to nie tylko na twarzy, ale nie zapominamy o szyi i dekolcie. To jest przedłużenie naszej twarzy. Myślcie od dzisiaj w ten sposób, że jeżeli będę mówiła o całej pielęgnacji, to mówię zawsze twarz, szyja, dekolt. Szyja i dekolt starzeją się znacznie szybciej, nie mamy tutaj podściółki tłuszczowej, ta skóra jest cieńsza, bardziej delikatna i o nią też należy zadbać. Czyli rozprowadzamy sobie kosmetyk po twarzy, przechodzimy później kolistymi ruchami na szyję, na dekolt. I następnie, uwaga, zwilżamy dłonie, Wam to pokażę akurat najpierw na łapce, żebyście zobaczyły sobie, jak sprawnie oba kosmetyki, słuchajcie, zamieniają się w taką emulsję. One się po prostu rozpuszczają pod wpływem wody i dzięki temu, słuchajcie, można za pomocą później tej wody spłukać. Ale na początek nakładamy sobie wodę na łapki bądź po prostu chlupiemy jakby tą wodą po naszej twarzy i robimy masaż. Jeszcze co bardzo ważne, bo bym zapomniała. To rozprowadzanie po twarzy, szyi i dekolcie powinno trwać około pół minuty, żeby dać szansę rozpuścić się wszelkim zanieczyszczeniom, o których wspominałam. Co jeszcze ważne, to jest też szansa na rozpuszczenie się i makijażu, i filtrów przeciwsłonecznych, bo większość filtrów przeciwsłonecznych jest rozpuszczalnych w tłuszczach i musimy dać szansę, dać czas, żeby te wszystkie filtry i zanieczyszczenia i makijaż rozpuścić. Czyli masujemy naszą skórę przez pół minuty, dokładamy wodę i później tę zwilżoną skórę ponownie tak samo masujemy kolistymi ruchami przez ponownie pół minuty. I następnie bardzo dokładnie, kilkakrotnie spłukujemy twarz, szyję i dekolt letnią wodą. I zapamiętajcie, kochane dziewczyny, żeby do oczyszczania skóry twarzy zawsze stosować letnią wodę, taką bardzo delikatnie w kierunku ciepłej. Nawet jeżeli jesteście zmarźluchami, to niestety woda gorąca jest nieodpowiednia do oczyszczania twarzy, dlatego że będzie prowadziła do podrażnień i przesuszeń. Więc woda letnia, taka delikatnie ciepła. Czyli spłukujemy sobie bardzo dokładnie tę naszą skórę. Ja oczywiście zrobię to tutaj, słuchajcie, ręcznikiem, bo nie mam jakby innej możliwości, ale Wy sobie spłukujecie bardzo, bardzo dokładnie wodą. Jeszcze użyję troszeczkę, bo nie pożałowałam sobie po prostu tych preparatów, ale tak jak mówię, ilość orzecha laskowego w zupełności Wam wystarczy do spłukania tych preparatów. Tak wygląda pierwszy etap. Chyba dość prosty, prawda? Słuchajcie, to naprawdę Wam wejdzie w nawyk, zobaczycie, że to po prostu wtedy trwa faktycznie minutkę. Teraz dużo dłużej o tym opowiadam. Więc mamy pierwszy etap oczyszczenia. Ok. I teraz nie osuszamy skóry. Mamy skórę przygotowaną na kolejny kosmetyk. Żel myjący. Tu też Wam wybrałam w dwóch przedziałach cenowych. Pierwszy to jest żel bardzo neutralny, delikatny, łagodny Algo Pure marki Sensum Mare. I tutaj znajdujemy, słuchajcie, przede wszystkim wodę z lodowca i kompleks pięciu alg oraz glicerynę. A z kolei drugim preparatem jest żel myjący marki Basic Lab do cery naczyniowej i wrażliwej, który zawiera kompleks magnezu, cynku i miedzi, nawilżającą trehalozę oraz glukonolakton, również łagodzący i nawilżający, witaminę B3, pantenol i alantoinę. Oba są w dosyć, bym powiedziała, podobnej konsystencji. Oba też bardzo delikatnie się pienią, co znaczy o użyciu bardzo delikatnych detergentów. Pierwszy,
Sensu mare. On ma taki, bym powiedziała, świeży, delikatny morski zapach, natomiast Basic Club jest zupełnie bezzapachowy. I słuchajcie, zobaczcie, konsystencja ich jest bardzo podobna, bardzo zbliżona. Co robimy? Nakładamy żel na opuszki palców i następnie kolistymi ruchami, już na tą zwilżoną uprzednio skórę, która była spłukana po masełku czy balsamie oczyszczającym, znowu takimi samymi kolistymi ruchami wykonujemy, i teraz uwaga, minutowy masaż. Znowu od góry do dołu, poprzez szyję i dekolt. Możecie sobie później wrócić i ponownie jeszcze taki masaż wykonać. Ja z reguły robię tak, że powracam 2-3 razy, żeby nie skupiać się zbyt długo na jednym miejscu, żeby nie doprowadzać gdzieś do rumienia. To jest bardzo też ważna informacja dla cer, które mają skłonność do rumienia, bo jeżeli będziecie tak masowały przez kilkanaście sekund samo czoło, to gdzieś po prostu pobudzicie zbyt mocno krążenie i ta skóra może się zaczerwienić w tym miejscu. Więc możecie zrobić tak, takie 2 przejazdy na czole, później poprzez skronie, nosek w ten sposób, policzki, broda, wokół ust, szyja, dekolt i powrót. I tak możecie sobie wykonać takie ruchy 2-3 razy. Tak jak mówię, to ma trwać około minut. No i później oczywiście ponownie bardzo, bardzo dokładnie spłukujemy skórę letnią wodą. Okej. Ja sobie tutaj zetrę i już Wam pokazuję, co będzie w dalszym etapie. I w ten sposób, słuchajcie, oczyszczamy skórę bardzo delikatnie, bez agresji, ale dokładnie. To jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, to oczyszczanie ma być w punkt. Ono nie ma być zbyt agresywne, ani zbyt delikatne. Jeżeli poświęcicie tylko gdzieś kilkanaście raptem sekund, to wierzcie mi, w ten sposób tej skóry nie oczyścicie. Więc tak wygląda drugi etap oczyszczania. Żebyście nie myślały, że to jest etap najważniejszy. Nie. Każdy z tych etapów jest tak samo istotny. I przejdziemy sobie teraz do trzeciego kroku, którym będzie tonik. I znowu bardzo dwa podobne toniki w konsystencji, w działaniu, w dwóch przedziałach cenowych. Pierwszym z nich jest serum Algo Tonic z marki Sensum Mare. Nazywa się dokładnie bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. On jest w dwóch pojemnościach 100 i 200 ml. Mamy tutaj znowu wodę z lodowca norweskiego, 5 rodzajów alg morskich, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, wodę z chabru Bławatka o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym, więc to jest też taki kosmetyk bardzo neutralny, bardzo łagodzący. A drugim kosmetykiem jest tonik nawilżający Bielenda Good Skin Hydra Boost. I tutaj przede wszystkim mamy nawilżającą trehalozę, pantenol, glicerynę, kwas hialuronowy oraz tripeptyd miedziowy. Oba mają dość podobną konsystencję, bo ten jest może odrobinkę gdzieś tam minimalnie bardziej gęsty, taka powiedziałabym wodnisto, może delikatnie żelowa konsystencja. Natomiast oba nadają się do spryskiwacza, bo teraz tak, Sensum Mare, on jest taki rzeczywiście, słuchajcie, daje nam taką mgiełkę. A z kolei jeżeli chodzi o Hydra Boost, słuchajcie, możemy go albo nalać na skórę, tak, albo możemy też przelać do spryskiwacza. On się też do spryskiwacza jak najbardziej nada. Jak stosujemy tonik? Teraz tak, w takiej postaci tonik generalnie spryskujemy właśnie kilkakrotnie na twarzy i słuchajcie, ja sobie toniku nie żałuję. Wykonuję około 8 do 10 pompek. Tak naprawdę, słuchajcie, ta skóra ma aż być taka totalnie niezroszona. Ona ma być zupełnie wilgotna. Co bardzo ważne, za każdym razem tę skórę, słuchajcie, będziecie osuszały po toniku. Czyli osuszamy sobie ręcznikiem papierowym do całkowitej suchości, bądź drugim sposobem jest, że po prostu tonik wcieramy. Czyli jeżeli byście miały na przykład tonik gęstszy, czyli w takiej postaci żelowej, to możecie potraktować go w ten sposób, że nakładamy na skórę i wcieramy. Ale wcieramy do całkowitego wchłonięcia, czyli możecie w tym momencie wykorzystać takie same ruchy, które wykonywałyście podczas oczyszczania. Czyli delikatnym takim masażem, ale delikatnym, bez dużego nacisku, wykonujemy taki masaż aż do całkowitego wchłonięcia się preparatu. I tak, słuchajcie, wygląda całościowe oczyszczanie. Jeszcze może
Wyprzedzę Wasze pytania, bo może być pytanie, ile czekamy po zastosowaniu takiego toniku w spryskiwaczu. Około 15 do maksymalnie 30 sekund. Często mówicie tak, ach, bo mi ten tonik szybko wysycha. No tak, bo jeżeli, słuchajcie, zastosujecie sobie tak oszczędnie jedną pompkę, to jasna sprawa, że ja nawet nie zdążę, słuchajcie, sięgnąć po ten ręcznik papierowy. 10 pompek, tak? 10, no teraz zastosowałam kilka, ale stosujemy 10 pompek na twarz, szyję i dekolt. Nie żałujemy sobie. Słuchajcie, ja toników naprawdę zużywam na litry. Przypuszczam, że jeden tonik to mi gdzieś nawet na miesiąc wystarcza. Dlatego później często się tak dziwię, że one tak szybko mi się kończą, ale naprawdę nie żałujemy sobie. On ma tę skórę nawilżyć i przywrócić równowagę skórze po myciu. To nie jest coś zbędnego. To jest wręcz niezbędny preparat, który zawsze ma Wam się pojawić w każdym oczyszczaniu. O co chodzi z tym przywróceniem równowagi skórze po myciu? Nasza skóra ma naturalnie odczyn kwaśny, pH 5-5,5. Natomiast woda ma lekko odczyn zasadowy. I teraz przy zastosowaniu żelu z wodą podnosimy nieco pH skóry. Do czego to prowadzi? Im bardziej zasadowy odczyn, tym większa zdolność do rozwoju bakterii, grzybów i tym samym też ataku z ich strony i tworzenia się różnego rodzaju problemów. To właśnie ten zasadowy odczyn, to naruszenie tego płaszcza hydrolipidowego będzie potęgowało rozwój problemów. Dlatego tak ważny jest, dziewczyny, tonik. I wiem, że niejednokrotnie, słuchajcie, słyszałam gdzieś w internecie różne teorie, że przecież gdy nałożymy krem, no to pH skóry też zaraz gdzieś tam się przywróci. Owszem, ono się przywróci, tylko to nie będzie tak w oka mgnieniu, jak w przypadku toniku, który zakwasi nam to pH, tylko potrwa jakiś moment. I w tym czasie, w tym krótkim momencie, gruczoły łojowe zaczynają pracować na zwiększonych obrotach. Skóra jest nawet przez ten krótki moment narażona na właśnie działanie tych różnorakich czynników. Dlatego słuchajcie, weźcie sobie do serducha i wdrożcie tonik. Co więcej, powiem Wam, słuchajcie, na przykładzie moich klientek. Nieraz było tak, pięknie ustawiam pielęgnację, rozpisuję cały schemat i nie możemy wyjść z klientką na prostą gdzieś tam przez kilka nawet miesięcy. Nie wiedziałam, co się dzieje, słuchajcie, i to był niejednokrotny taki przykład. Rozmawiam i nagle dowiaduję się o tym, że ona czasem użyje ten tonik, a czasem gdzieś tam go pominie. W momencie, gdy, słuchajcie, uświadomiłam, jak jest to ważne, po wdrożeniu toniku, regularnym jego stosowaniu, nagle, słuchajcie, po prostu skóra jakby cugu dostała. Ona zaczęła w ogóle zupełnie inaczej z nami współpracować i klientka też zauważyła, zresztą nie jedna, zauważyła naprawdę różnicę, nagle po prostu ten trądzik zaczął się zmniejszać, zaczęło być mniejsze podrażnienie, w ogóle zupełnie inaczej zaczęły się wchłaniać preparaty. To też jest clue do tego, jak nieraz mówicie, o Boże, mi się coś tam kiepsko wchłania. To spróbujcie sobie zrobić taki teścik, jakbyście nie stosowały toniku gdzieś tam przez tydzień i spróbujcie go zastosować i zobaczycie, jaka będzie diametralna różnica. Także tonik absolutnie jest tą podstawą. To nie jest coś tam, co może sięgniemy, a może nie, tylko słuchajcie, weźcie sobie pod uwagę to, że on musi absolutnie występować. Ok, tak wygląda kompletne oczyszczanie wieczorne. I przechodzimy sobie do poranka i teraz tu znowu może pojawić się pytanie, po co mam oczyszczać rano? No przecież super oczyściłam przed chwilą tą skórę wieczorem, poszłam tylko spać, gdzie w łóżku miała mi się ta skóra zanieczyścić? No właśnie tak, słuchajcie, myślę, że tu przekonam każdą z Was, już mówiłam o tym, co się dzieje w trakcie nocy. Pierwsza rzecz, skóra pracuje bez ustanku 24 godziny na dobę. Co to oznacza? Słuchajcie, oznacza to, że tak, wewnątrz pojawiają się nowe, zdrowe, młode komórki, ale one wyłuszczają się do zewnątrz i w rezultacie na powierzchni naszej skóry gromadzą się martwe komórki naskórka, które później samoistnie też zostają wyłuszczane. I teraz, po pierwsze, mamy nagromadzone martwe komórki naskórka, po drugie, te martwe komórki naskórka, które delikatnie się wyłuszczają, pozostają na naszej poduszce, a do tego, słuchajcie, co jest w naszej poduszce? W naszej poduszce żyją roztocza. To są te małe pajęczaki, które są w ogóle w kurzu. One też lubią sobie zagnieżdżać się właśnie w naszej pościeli. I co one robią? Pozostawiają, słuchajcie, odchody. I te odchody gromadzą się na naszej skórze.
Więc mam nadzieję, że to Cię już dokładnie przekona do tego, żebyś buzię oczyściła rano, bo jeżeli nie oczyścisz skóry rano i nałożysz na to tylko już później krem, to sobie wyobraź, jaką masz super pożywkę, nie tylko dla tych roztoczy, ale później dla bakterii, dla tych zanieczyszczeń, które atakują Twoją skórę przez cały dzień. Więc przechodzimy rano do oczyszczania. Tutaj co prawda nie mamy tak nagromadzonych aż bardzo zanieczyszczeń, więc wystarczy, że skórę oczyścisz tylko w dwóch krokach za pomocą żelu myjącego i toniku. Oczyszczamy dokładnie tak samo, czyli nakładamy ilość orzecha laskowego, bo może tego przy okazji żelu nie powiedziałam. Ilość orzecha laskowego nakładamy na już zwilżoną skórę twarzy, masujemy ją przez okrągłą minutę twarzy, szyi i dekoltu, żebyśmy pamiętały również o tym. Poranek dokładnie tak samo wygląda, szyja i dekolt zawsze, zawsze o tym pamiętamy, słuchajcie, przedłużenie naszej twarzy. Masujemy te wszystkie obszary przez okrągłą minutę, spłukujemy skórę z letnią wodą i następnie po spłukaniu, jeszcze bardzo ważne, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam, osuszamy albo ręcznikiem małym frotę, tylko przeznaczonym do twarzy, albo ręcznikiem papierowym. Jeżeli masz duże problemy ze skórą, właśnie w postaci trądziku, to zachęcam, żebyś stosowała ręcznik papierowy, jest to wtedy najbardziej higieniczne. Po osuszeniu skóry stosujemy znowu tonik, nie żałujemy go sobie w ilości około 10 pompek, bądź w bardzo dużej ilości po prostu ten w bardziej konsystencji żelowej rozprowadzamy po twarzy, szyi i dekolcie, czekamy 15 do 30 sekund, bądź jeżeli chcesz, możesz taki tonik wmasować. Jeżeli czekasz, to zawsze później osuszasz tonik ręcznikiem papierowym. I tak wygląda kompletne oczyszczanie i wtedy dopiero możemy mówić, że nasza skóra jest przygotowana na dalszą pielęgnację. Więc kochane moje, jak już to ogarniecie, oczywiście jak zawsze możecie mi zadać jeszcze dodatkowe pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście zostawcie to w komentarzu. Więc jeszcze powtórzę, jeżeli to ogarniecie, to wtedy możemy przejść do drugiego etapu pielęgnacyjnego, o którym będzie mowa za 2 tygodnie. Tymczasem zostawiam Was przy tym pierwszym etapie pielęgnacyjnym. Trzymam za Was kciuki, jestem przekonana, że nie jest to aż takie trudne. Posłuchajcie sobie tego kilka razy, gdybyście o czymś zapomniały, a tak jak mówię, jeżeli coś tam jeszcze o czymś nie powiedziałam, to po prostu zadajcie mi to pytanie. Także za następne 2 tygodnie widzimy się. Mam nadzieję, że te 2 tygodnie akurat to będzie idealny moment, żeby pozbierać kosmetyki, żeby krok po kroku to wszystko pięknie zbudować i ruszamy dalej. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!